do rozpatrzenia projektu uchwały przyjętej przez Komisję Merytoryczną. To ma kwestię od kolegów radnych, że ewentualnie państwa tutaj, mieszkańców naszej dzielnicy, nie trzymać i damy jako pierwszy projekt uchwały Komisji. Panie Przewodniczący, proszę. Bo wtedy wodzą państwo. Proszę. Uchwała w sprawie wypełnienia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. W związku z przedstawionym projektem zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zgłasza się dodatkową uwagę odnośnie jednostki urbanistycznej Błot w Kostrze. Zmiana przeznaczenia terenu położonego pomiędzy ulicą Tyniecką, Winnicką, Bobrową, wschodnią granicą terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleni urządzonej wejściem za zabudowę mieszkaniową jednorodzinną N zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Paragraf 2 uchwała wchodzi w dniu podjęcia. Wynik głosowania 7-2, 0-3, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie: zgłasza się powyższe wnioski w związku z przedstawionym projektem zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie dzielnicy 8. Proszę państwa, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mieszkańcy złożyli zdaniem komisji i moim osobistym słuszny wniosek, że teren, który jest, który państwo macie w załączniku graficznym, jest przeznaczony pod ziemię nieurządzoną, natomiast on nie stanowi jakiegoś specjalnego obszaru ochrony. To raz, dwa, już tam są wydane pozwolenia na budowę, w związku z tym tego rodzaju zmiana będzie bardziej odzwierciedleniem stanu faktycznego niż jakąś wielką, powiedziałbym, super zmianą odnośnie całego systemu. I my tutaj proponujemy, żeby to przegłosowali. Proszę państwa o głosowanie za tą uchwałą. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Proszę państwa, kto by chciał kto by z państwa chciałby zabrać radnych głos, proszę się zgłaszać do listy zabierających głos. Ja tylko uzupełnię wypowiedź pana przewodniczącego, że opinia zarządu również jest pozytywna, czy za jedno. Przepraszam. Pan Łukasz Balon. Ja chciałbym państwa poprzeć ten wniosek, jak najbardziej słuszne, i proszę o rozumienie głosowania. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych za ten poddam pod głosowanie. Ten projekt uważam, że państwa radni zacznie. Proszę państwa.